Witam Państwa, Rzeszowski Miłośnik na kanałach Autobusowa Zajawka, jak i Miłośnika będzie można zobaczyć relacje z przebywania na zajezdni MPK Poznań, ale ja bym chciał powiedzieć o autobusie, o którym oni nie powiedzieli. Jest to Solaris Urbino 86, czy można powiedzieć Alpino. Jest to autobus o tyle ciekawy, że nie jest to zwykłe 89, ale znane szerzej, ponieważ nie mamy tutaj, przede wszystkim mamy tutaj niską podłogę do samego końca, no ale jest tutaj koło, które jest jedno, nie jest to klasyczny bliźniak, także tym się różni. Przejdziemy sobie do środka. Widać Urbino 86. Kabinka z klasyczną akcją w tej konfiguracji. A, chyba zamknięte. Także tylko pokażę. Kabinka z akcją. Jedynką. Tutaj mamy do końca autobusu niską podłogę. Jeżeli bym znalazł Alpinę z otwartą kabiną, to zaraz dogram. No, także jeszcze obejdziemy sobie w koło tą Alpinkę. Zamknę drzwi, żeby nie było trzody chlewnej, jak to niektórzy mówią. 1404. Taki wozik. Na pewno bardzo ciekawy. Co do jazdy, to już wiadomo, się nie będę wypowiadał, bo tu nie jestem kierowcą. Także tu mamy w 1407 stojącym za nim. A tu już troszeczkę inna, bo widy VDO wsadzone. Także troszeczkę się różnią, już swoje mają te wozy. Także zapraszam na kanały Autobusowa Zajawka, jak i Miłośnika, będzie szersza relacja z tego miejsca.